Wrocławski zawodnik futbolu amerykańskiego Babatunde Ayegbusi podpisał kontrakt z najsłynniejszą futbolową ligą świata. To wielki sukces. Babatunde będzie drugim Polakiem grającym w amerykańskiej lidze. Relacja Joanny Pietkiewicz. Takiego sukcesu nie spodziewał się chyba sam Babatunde, kiedy kilka dni temu spotkał się z naszą ekipą przed wyjazdem na testy do Stanów Zjednoczonych. Pro Day to obóz treningowy dla zawodników z całego świata, podczas którego obserwują ich przedstawiciele różnych klubów. Czuję się super i mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Na pewno, jak to ktoś powiedział kiedyś, tanio skórnie sprzedam i dam z ciebie wszystko. Myślę, że cała futbolowa Polska może liczyć na to, że wstydu nie przyniosę. Babatunde został zauważony przez przedstawicieli klubu Minnesota Vikings. Zaprosili go do siebie, po czym zaproponowali kontrakt. A wszystko zaczęło się na tym boisku, kiedy Babs jako nastolatek zjawił się na treningu na Górce Szczepińskiej we Wrocławiu. Ja pamiętam, jak on tutaj jeszcze przepychał Forda Fiestę po boisku w swoich pierwszych treningach. Pamiętam też, jak na pierwszym meczu grał w Adidasach, bo jeszcze nie przyszły korki w rozmiarze na niego. On ma rozmiar bodajże 51,5. Babs już od urodzenia był dużym dzieckiem, wspominają siostry zawodnika. Żartują, że to na nich od małego ćwiczył przepychanki. My się zawsze przepychaliśmy, tak. No jakoś tak, bo ja byłam młodsza niż on. Także ja zawsze gdzieś tam jemu, on mi, no, że on jednak był zawsze większy i silniejszy, to zawsze się kończyło, jak się kończyło moim płaczem. Dziś rodzina jest dumna z 27-latka. Od początku wszyscy w domu trzymali za niego kciuki i wierzyli, że marzenie o amerykańskiej lidze kiedyś się ziści. My jesteśmy oczywiście jego najlepszymi kibicami. Na wszystkich meczach zawsze starałyśmy się być, czy z siostrą, czy tutaj ze szwagierką. Także tak, zaszczepił w nas takie zamiłowanie do tego futbolu, bo to jest bardzo interesujący sport. Ja poznałam Babsa na meczu futbolu. Jest to nasza wspólna pasja, więc myślę, że wiedziałam, na co się godzę. Jeśli popularny Babs zadebiutuje w najlepszej lidze futbolu amerykańskiego, będzie drugim grającym obecnie w USA Polakiem obok Sebastiana Janikowskiego, rodowitego Wałbrzyszanina. Fakty, Joanna Pietkiewicz.